Państwa serdecznie. W tym szczególnym dniu mają Państwo okazję przyjścia się po kierunku klasy publicznej, na której poznają Państwo historię Ziemi Kuniewskiej. Jest to fascynująca, intrygująca podróż w czasie. Z tej pół do Mieniki wycieczce zapraszamy na piętro zasługi poczesnej. W latach okupacji w miejscowym więzieniu przy ulicy Wolności była przetrzymywana grupa Żydów, specjalistów elektryków, którzy wykonywali nam nieznane do dzisiaj prace związane z urządzeniami elektrycznymi. Było to utrzymywane w tajemnicy. Nikt z mieszkańców Pniew do dzisiaj nie poznał tajemnicy, ponieważ żaden po wyzwoleniu do Pniew nie powrócił. Pierwsza synagoga zbudowana z drewna spłonęła w ogromnym pożarze miasta na początku XVII wieku. Synagoga, której budynek przetrwał do dziś, został zbudowany w latach 20. Zdewastowana przez Niemców w czasie okupacji, następnie została przebudowana na kino. Obecnie mieści się tam sklep. W okresie przedwojennym w Pniewach istniała dzielnica żydowska na ulicy Długiej, dzisiejszej ulicy Mickiewicza. Mieścił się tam szpitalik oraz synagoga. Przy ulicy Szkolnej mieściła się szkoła dla dzieci żydowskich. Szkoła została otwarta w 1836 roku. Budynek rozebrano w 2015.